Taka jest młodzież współczesna. Kwestionują życie dla zysku. Kult techniki, szowinizm i nietolerancję. Młodzież na całym świecie jest do siebie podobna. Pragnienie uczciwości, szczerości i prawdy. I pamiętam, Marysiu, wiesz, strażniczko, wierna pamięci księdza Pasierba, najwierniejsza. Ostatnio była rozmowa z księdzem Januszem, kiedy przekazałam mu radosną wiadomość, że udało się odnaleźć niezwykły dziennik harcerza Szarych Szeregów z Częstochowy, Wojtka Omyły, który napisał: jestem żołnierzem Boga i ojczyzny. I nasza przyjaźń jest tym trwalsza, że czuwa nad nią Chrystus, nasz starszy brat i przyjaciel. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że ksiądz Janusz był harcerzem. Że był tym, który też składał w swojej pacholęce i młodości przysięgę: mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce. Księdze Januszu, dzisiaj młodzież pisze: my nie musimy pięknie umierać jak oni, ale może moglibyśmy pięknie żyć za nich. Ja wierzę, że będą żyli za nich i wybierają na kominki harcerskie ten wiersz, który Pan zacytował: kiedy biało-czerwona stajesz się szaro-czarna, kiedy zmieszkasz, gdy w cień się cofasz, niechaj nie zbraknie nam siły, gdy taką przychodzi Cię kochać. I myślę, że dzieło księdza Janusza, jego testament, pomaga nam ją kochać. A kochanym, wspaniałym księżom pozwolę sobie przekazać słowa, którymi kardynał Dunajewski podziękował autorowi trylogii. Bóg zapłać za już, szczęść Boże na jeszcze. Kochana Basieńko, dziękujemy najgoręcej za Twoje gorące słowa. A teraz pozwólcie Państwo, że obdaruję kwiatuszkiem i tymi pięknymi, przywiezionymi tomami poezji tutaj drogie osoby, które tak uświetniły nam tą godzinę spotkania.